Polacy powiedzieli, już wybraliśmy i teraz idziemy na spacer i co nas interesuje, co będzie dalej. No, niech teraz dalej się martwią tym, co będzie dalej, ci, których wybraliśmy. Więc opadło to zainteresowanie polityką, które nakręcały emocje w ramach kampanii wyborczej i w związku z tym Donald Tusk może absolutnie ignorować opinię publiczną, bo ona nie jest ani za wczesnym utworzeniem tego rządu, ani przeciw wczesnemu utworzeniu tego rządu. To jest mało interesujące dla przeciętnego Polaka. Myślę, że premier ma pomysł na ten rząd, a to, że zwleka, to jest naturalny element negocjacji z potencjalnym koalicjantem. I w istocie to jest główny powód, a nie polska prezydencja i chęć dotrwania do końca tej prezydencji ze starym składem rządu. No i drugi powód, może chyba trochę mniej istotny, to są w tej chwili tarcia w łonie samej Platformy Obywatelskiej, bo jeszcze nie wiadomo tak naprawdę, jakie jest to rozdanie. To znaczy są głosy, że spółdzielnia pana Grabarczyka została osłabiona, że to wzmocniło z kolei jakby frakcję zwolenników pana Schetyny, ale chyba do końca nie ma takiej orientacji. Kto premier dostał? Schetyna prawdopodobnie będzie w rządzie. No to jest oczywiście najprostsze dla Donalda Tuska rozwiązanie, jeśli chodzi o takie profilaktyczne spacyfikowanie głównego rywala do władzy w Platformie Obywatelskiej. No i oczywiście ma szansę, żeby tego dokonać i dokonać takiej właśnie profilaktycznej pacyfikacji pana Grzegorza Schetyny.